Częstochowianie dwa razy z rzędu wygrali kolejne rundy drużynowych mistrzostw Polski juniorów. W pierwszym z turniejów, jaki został rozegrany w Tarnowie, częstochowski Bokar Włókniarz zainkasował 47 punktów. Tu najskuteczniejszym zawodnikiem był Mateusz Świdnicki, zdobywca kompletu 15 punktów. W kolejnej rundzie biało-zieloni zapisali na swoim koncie 50 punktów, a najskuteczniejszym zawodnikiem był Franciszek Karczewski, zdobywca 14 punktów. To sprawia, że częstochowianie wydają się być faworytami do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Tak, zawsze liczę na sukcesy, zawsze jestem nastawiony na walkę i na jazdę o najwyższe cele. Nie inaczej będzie w tym wypadku, ale bez dodatkowej presji, bez że tak powiem, ciśnienia, że to my jesteśmy jakimś faworytem, nie wiadomo jakim, i że my musimy tak naprawdę zdobyć to mistrzostwo, bo to na pewno nie pomaga. Podejdziemy do tych zawodów z marszu i co się uda wywalczyć, to się uda. Tyle. W kontekście występów naszego zespołu w rozgrywkach juniorskich warto podkreślić, że oprócz doskonale punktujących Świdnickiego i Kowalskiego, dobrze także radzą sobie zarówno Karczewski, jak i Kupiec. Myślę, że dobrze. No, widać, że mamy następców w tej kategorii juniorów i poszczególni adepci zdają licencję. W tym roku mamy dwóch nowych zawodników w kategorii 500. Mam tutaj na myśli Karczewskiego i Kupca. Już swobodnie, że tak powiem, punktują w DMPJ-ach, w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. Także to cieszy. Również 250 Ludwiczak i Halkiewicz wczoraj też zdał. Także też tutaj mamy zawodników w tej kategorii. Wiemy, że są małe lwiątka na mini torze, więc to wszystko działa prawidłowo i widać po tych zdanych licencjach i po tym, jak młodzi zawodnicy prezentują się na torze, że to wszystko działa dobrze. W sierpniu natomiast w Częstochowie zostanie rozegrany finał młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Tu także częstochowianie wydają się być faworytem, zwłaszcza że lider formacji juniorskiej Jakub Miśkowiak jest w tym sezonie w doskonałej formie. Cieszy nas forma Jakuba. Widać, że punktuje i jedzie dobrze praktycznie cały sezon. Czy to zawody juniorskie, czy seniorskie, czy nawet ostatni występ w Lidze Szwedzkiej też dobry, więc cieszy nas, bo to jakby potwierdza, że ta forma jest dobra, bo to jest regularne punktowanie na dosyć dobrym poziomie, w niektórych wypadkach na bardzo, bardzo dobrym.